Stolica polskiej piosenki to jest miejsce wyjątkowe. To jest oczywiście miano, które miasto dzierży od lat, ale chcielibyśmy, żeby być tą stolicą polskiej piosenki nie tylko z racji odbywającego się festiwalu, z racji również innych wydarzeń. I to, jak Państwo widzicie, ma miejsce, także bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania tych, którzy mogą uczestniczenia, aktywnego promowania festiwalu Mozart, festiwalu adresowanego do osób z niepełnosprawnościami. Festiwalu, który jest nie tylko takim miejscem, gdzie się śpiewa, ale gdzie są prowadzone też warsztaty, więc w tym sensie jest bardzo cenną i potrzebną inicjatywą, bo rzeczywiście miasto stara się w różny sposób angażować, wdrażać, proponować różne rozwiązania, które adresowane są do osób z niepełnosprawnościami, ale też to, co chcę podkreślić i za co chcę podziękować, jest grono takich osób, które robią to jako organizacje pozarządowe, czy robią to jako osoby zaangażowane społecznie, dzieląc się swoim talentem, umiejętnościami z osobami z niepełnosprawnościami. Ogromnie się cieszę, że mogę być partnerem jako prezydent miasta tego przedsięwzięcia. Taka okazja, żeby podkreślić i poczuć, jak ważna jest twórczość w życiu osób z niepełnosprawnościami. My w Opolu tych działań związanych z aktywizacją, integracją osób z niepełnosprawnościami, różnymi niepełnosprawnościami, różnymi schorzeniami mamy bardzo wiele, natomiast o tej twórczości trzeba mówić, bo to jest taki element, który wypełnia, uzupełnia naszą codzienność w tej sytuacji, kiedy mamy zabezpieczoną pracę, edukację, sprawy dnia codziennego. Każdy z nas szuka czegoś jeszcze. Miejsca, w którym może się sprawdzić, miejsca, w którym może się poznać swoje talenty na nowo, bo te osoby, które wracają później do swoich miejsc zamieszkania, są naprawdę ogromnym wzorem do tego, aby mierzyć się ze swoimi marzeniami, żeby z nich nie rezygnować, żeby szukać swojego miejsca. Na pewno poczucie własnej wartości wzrasta przez ten talent, przez obcowanie z muzyką, z artystami. Festiwal to nie tylko występy artystyczne, ale także warsztaty, spotkania, które integrują i wspierają osoby z niepełnosprawnościami. W mieście Opolu działa Biuro do Spraw Dostępności, które realizuje zadania ustawowe, między innymi likwidacja barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjnych. Ale dostępność to także tworzenie szans. I my od wielu lat w mieście Opolu takie szanse tworzymy w ramach skoordynowanych działań, między innymi w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Chciałbym tutaj nawiązać do słów Scotta Hamiltona, który powiedział takie mądre zdanie, że jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie do tego życia. I uczestnicy tego festiwalu corocznie udowadniają nam, że są pełni energii, zaangażowania, pasji, a organizatorzy i partnerzy tego wydarzenia z roku na rok jest coraz ich więcej, udowadniają, że jesteśmy konsekwentni w prowadzonej polityce na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki po raz kolejny ma ogromny zaszczyt współtworzyć to wydarzenie, a przede wszystkim galę uroczystą, tegoroczną, jubileuszową. Dla nas jako instytucji ogromnie ważne jest wspieranie wszelkich inicjatyw muzycznych, ale ta jest dla nas wyjątkowa. Jest ogromnie wartościowa i ma naprawdę realny impact na życie tych twórców, na ich rozwój i jest takim dmuchaniem po prostu w skrzydła dla wszystkich, którzy kochają polską piosenkę, bo w zasadzie taką się najbardziej na festiwalu zajmujemy. Oczywiście w tym roku na scenie sali kameralnej zobaczymy uczestników ubiegłorocznej edycji, tegorocznej. Wszystkim laureatom i uczestnikom będzie towarzyszył wspaniały zespół i myślę, że będzie to dla nas wyjątkowe przeżycie. Serdecznie zapraszam. Oczywiście wstęp jest wolny. Zapraszamy wszystkich. Na koniec oczywiście będzie wspaniały hymn festiwalowy. Jak on brzmi, zapraszam, żeby przyjść i się przekonać. Konkurs piosenki, który odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w której dzisiaj gościmy, za co bardzo dziękuję i cieszę się, że festiwal gości w pięknych miejscach naszego miasta, gdzie
śpiew, słowo, dobre serce są ze sobą połączone i działają nieodzownie. I nawiązując do konkursu piosenki, który odbędzie się 14 września o godzinie 16:30, będziemy gościć naszą wspaniałą pisarkę Katarzynę Grochole, która jest naszą gwiazdą festiwalu podczas konkurs, podczas przesłuchań. Oczywiście nie zabraknie Mozart Bandu i nuty wyśpiewanej przez naszych Mozartowiczów. A gala festiwalowa w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki o godzinie 17:30, 15 września z udziałem Grażyny Łobaszewskiej, z udziałem Adama Asanowa i Zbigniewa Moździerskiego z Zespołu Piersi. Krzysztof Puma-Piasecki również pojawi się na scenie. Mozart Band z naszym opolskim akcentem, Gospel Family, Mozart Choir. Taka jest w nas moc, zabrzmi w wykonaniu wszystkich artystów, wykonawców Festiwalu Piosenki Mozart.